Siema! Tu siedzi wahacz, a tu widzicie Peugeota 3008 w wersji Active z dieslem pod maską i z automatem. Spędziłem z tym samochodem 6 dni, przez ten czas nazbierałem o nim 20 spostrzeżeń, którymi teraz chcę się z wami podzielić w teście wideo. Zatem startujemy! Dostępny obecnie w sprzedaży 3008 ma bryłę typowego SUV-a i pod kątem wizualnym jest to zmiana moim zdaniem zdecydowanie na plus względem poprzedniej generacji tego modelu utrzymanej w minivanowej stylistyce. Na pozytywne odczucia estetyczne wpływają też detale, takie jak chociażby kształt przednich świateł i grilla, które wyglądają tak, że jeśli samochodom można by było przypisywać ludzkie wyrazy twarzy, to 3008 cały czas zadziornie by się uśmiechało. Z tyłu zwraca uwagę dwukolorowa klapa bagażnika, a z boku dostrzec można w egzemplarzu testowym fajne srebrne listwy i 18-calowe felgi. Uzupełniając to wszystko o wyrazisty czerwony lakier, dostajemy samochód, który mnie bardzo się spodobał i cieszył oko przy każdym zejściu do garażu. Z przodu w testowanym egzemplarzu znalazły się podstawowe dla tego modelu halogenowe reflektory z również tradycyjnymi żarówkowymi kierunkowskazami oraz LED-owymi paskami służącymi za światła do jazdy dziennej. W bocznych kierunkach, ciągnących się praktycznie na całą długość lusterek, zamontowane zostały diody. A z tyłu w kierunkowskazach znowu mamy tradycyjne żarówki, w tej części nadwozia LED-owe są światła pozycyjne, które mają bardzo ciekawy wzór imitujący trochę zadrapania dokonane przez pazury lwa. Gdyby w testówce z przodu obecny był pakiet LED-owy, to całość wyglądałaby bardziej efektownie, ale głównie ze względu na światła z tyłu moim zdaniem i tak jest ok. 3008 ma jedno z najbardziej futurystycznych i też moim zdaniem najlepiej wyglądających wnętrz, jeśli chodzi o samochody popularnych marek i co ważne, nie sprawia ono wrażenia przekombinowanego, ponieważ pomimo sporej ilości niestandardowych kształtów, wszystko tutaj jest ze sobą spójne i dobrze do siebie pasuje. Jednym z elementów, które w wyraźny sposób budują awangardowość kabiny testowanego Peugeota, jest koncepcja iCockpit, zgodnie z którą zegary nie są widoczne, tak jak zazwyczaj ma to miejsce w samochodach, przez kierownicę, a nad tą kierownicą, jeśli chodzi o praktyczność tego rozwiązania, to jest ona moim zdaniem ok, ponieważ nie miałem problemów, aby ustawić fotel i też kierownicę tak, aby dobrze widzieć zestaw wskaźników, a pod kątem fajności tego rozwiązania również wypada ono pozytywnie, ponieważ bardzo przyjemnie takie małe koło kierownicze trzyma się w dłoniach, a ponieważ ma ono też ciekawy kształt, to znaczy jest spłaszczone u góry i u dołu, nie ma też dolnego ramienia, można trochę poczuć się, jakby obcowało się z kierownicą jakiegoś bolidu sportowego. Instrumenty pokładowe ulokowane na kole kierowniczym mają już standardową formę odpowiedniej wielkości przycisków i pokręteł, w których nie do końca przekonuje mnie jedynie to, że przyciski odpowiedzialne za głośność są po przeciwległej stronie kierownicy, co pokrętło do zmiany piosenek są to często wykorzystywane i powiązane ze sobą funkcje, więc moim zdaniem powinny być pod jednym kciukiem. Komputerem pokładowym steruje się w tradycyjny dla Peugeotów sposób, to znaczy naciskając prawą manetkę albo ją dłużej przytrzymując, jeśli chcemy zresetować dane wskazanie, tempomat, który obecny był w egzemplarzu testowym, ma swoje sterowanie pod kierownicą w postaci też takiego tradycyjnego, stosowanego od lat w Peugeotach joysticka. Jest on całkiem wygodny, ale wymaga nauki, ponieważ z perspektywy kierowcy w ogóle nie jest on widoczny. Takie rozproszone sterowanie z okolic kierownicy wymaga chwili przyzwyczajenia i nie jest może najbardziej ergonomicznym rozwiązaniem, z jakim miałem styczność, ale wspominana chwila przyzwyczajenia nie jest też zbyt długa. Będąc w temacie kierownicy, warto wspomnieć o lewym pokrętle, które się na niej znalazło i które służy do zmiany wyglądu zegarów. Do wyboru mamy kilka predefiniowanych ustawień, to które widzicie obecnie, najbardziej klasyczne, zawierające tradycyjne tarcze obrotomierza i prędkościomierza. Jest też tryb nawigacyjny, gdzie pierwsze skrzypce gra mapa, wyświetlana na środku, tryb osobisty, tam po prawej stronie wyświetlane cały czas są wskazania z komputera pokładowego. Jest też tryb minimalny, który minimalizuje zgodnie z nazwą ilość wyświetlanych informacji, aby nie rozpraszała nas ona chociażby podczas jazdy po autostradzie. Brakuje mi tutaj tylko wskaźnika paliwa, ponieważ jednak podczas długich podróży przydałaby się taka informacja cały czas dostępna. Motywy, jak widać, są estetycznie wykonane, zróżnicowane pod kątem informacyjnym, więc jest to naprawdę fajne rozwiązanie na co dzień.
Na iCockpit, będący standardowym wyposażeniem każdego egzemplarza 3008, składa się też ekran dotykowy, który wsparty jest świetnie wyglądającymi fizycznymi przyciskami, służącymi do nawigowania po poszczególnych modułach, wliczając w to panel klimatyzacji, w którym temperaturą oraz siłą nawiewu można sterować tylko z poziomu menu dotykowego, co nie do końca mi się podoba, chociaż reakcja na dotyk tutaj jest bardzo dobra. Tak samo przyciski są duże. Jeśli chodzi o szybkość ładowania się poszczególnych menu, to jest ona wystarczająca, aby komfortowo z tego systemu korzystać. Tak samo logika rozlokowania tych menu nie sprawiała mi problemów, ponieważ wszystkie funkcje są odpowiednio opisane. Też mamy odpowiedniej wielkości ikony właściwie we wszystkich menu, więc łatwo można trafić w interesującą w nas funkcję, a wcześniej tę funkcję można znaleźć, więc korzystanie z systemu inforozrywki w testowanym Peugeotie, pomijając mały minus za klimatyzacją, nie sprawiało mi żadnych problemów. Górna część deski rozdzielczej 3008 wykonana jest z miękkiego materiału, który dobrze się prezentuje. Obecny jest on również w trochę niższych partiach, to znaczy do tego miejsca on występuje. Tutaj mamy już twardy plastik, który ma jednak taką samą fakturę jak te miękkie elementy. Materiały, o których wspominałem, są przedzielane wstawkami z czegoś, co imituje włókno węglowe. Są też srebrne wstawki. Na drzwiach mamy trochę takiej utrzymanej w kanapowym stylu tkaniny, więc pomimo generalnie ciemnej tonacji kolorystycznej tego wnętrza, nie ma tutaj przesadnie nudy. O brak nudy dba też okolica tunelu środkowego, który płynnie przechodzi w konsolę centralną, ponieważ mamy tam sporo srebrnych elementów, jest też trochę fortepianowej czerni, która jest jednak na tyle mało licznie obecna, że nawet osobie takiej jak ja, która nie jest wielkim fanem tego typu materiału, nie przeszkadzała jej obecność. Jeśli chodzi o przyciski, przełączniki, to wszystkie są wykonane bardzo starannie, z dobrej jakości materiałów. To wszystko fajnie chodzi, tak chociażby pod kątem takiego klikania, więc nie można się tutaj do niczego przyczepić. Do spasowania można się przyczepić tylko w jednym miejscu i to trochę, ponieważ okolice ekranu środkowego troszeczkę tutaj wydają niepożądanych dźwięków, ale tylko podczas naprawdę mocnego naciskania, podczas jazdy w ogóle nie ma z nimi problemów, a ogólnie jakość wykonania wnętrza Peugeota 3008 zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. W wersji Active w 3008 nie ma możliwości zamówienia pakietu ambientowego, dlatego w egzemplarzu testowym jedynym dekoracyjnym źródłem światła była lampka rzucająca blask na schowek za dźwignią zmiany biegów. Poza tym instrumenty pokładowe w postaci przycisków i przełączników podświetlone zostały na biały kolor, który dobrze komponuje się z niebieskim motywem dominującym na ekranach, tym centralnym oraz na zegarach, tworząc w tym wnętrzu po zmroku całkiem przyjemny, taki neutralny klimat, który nie ma jednak podstaw, by zapaść jakoś mocniej w pamięci. Pilot testowanego Peugeota w wersji z dostępem bezkluczykowym ma moim zdaniem przyjemny dla oka design. O jakości jego wykonania też nie mogę złego słowa powiedzieć, ponieważ mamy tutaj solidny czarny plastik, a także srebrne wstawki po bokach. Jeśli chodzi o gabaryty, to jest on moim zdaniem na wysokość i szerokość ok. Mógłby być trochę chudszy. Jeśli chodzi o wagę, to jest ona taka umiarkowana, wystarczająca, by nie przeszkadzać w kieszeni. W egzemplarzu testowym znalazł się słabszy diesel, którego zamówić można do 3008, czyli 1.5 Blue HDI o mocy 130 koni mechanicznych. O tym, że pod maską pracował silnik wysokoprężny, informowało wyskalowanie obrotomierza, porównanie danych wbitych w dowód rejestracyjny ze specyfikacją, ale na słuch przyznam, że ciężko byłoby mi to ustalić, bo silnik ma świetną kulturę pracy. Nawet gdy jest zimny, klekotanie nie jest zbytnio odczuwalne, podczas przyspieszania dźwięk dobiegający spod maski jest odpowiednio wygładzony, a przy wyższych prędkościach Blue HDI też nie daje za bardzo o sobie znać, ponieważ nawet przy 140 km na godzinę obroty trzymają się w okolicach wartości 2300. Jeśli chodzi o dynamikę, to przyspieszanie od 0 do setki wygląda w testowanym 3008 tak. To 30 koni wyważącym niemal 1,5 tony nadwoziu nie pozwala na żadne szaleństwa, ale do normalnej jazdy mnie wystarczało i zarówno w mieście, gdy trzeba było punktowo zwiększyć prędkość, jak i na drogach krajowych podczas wyprzedzania nie czułem się przez silnik ograniczany przy zachowaniu rozsądnych oczekiwań. Od 90 do 140 km na godzinę SUV Peugeota przyspiesza tak.
silnikiem w testówce połączony został 8-stopniowy automat, który względem manuala wymaga dopłaty 8000 zł. Automatyczna skrzynia kusi, by przeznaczyć na nią dodatkowe pieniądze, oferując płynną i sprawną zmianę biegów, a także trafną reakcję na mocne wciśnięcie pedału gazu, przy czym podczas ostrego przyspieszania ze zmianą biegów w okolicach czerwonego pola ujawnia się, że nie mamy tutaj do czynienia z najszybszą konstrukcją na rynku, bo wtedy lekkie przestoje podczas wrzucania kolejnego przełożenia występują, ale realnie w aucie o tym charakterze nie jest to coś, co moim zdaniem może to skwierać. Gdy wyjechałem 3008 na ulicę centralnych części Warszawy w poświąteczny dzień pracujący około godziny 8.30, to po kilkukilometrowej podróży komputer pokładowy pokazywał zużycie paliwa równe 5,6 litra. Po odpaleniu tempomatu na wartość 90 km na godzinę wskazania spalania oscylowały wokół 3,5-4 litrów, przy prędkości 120 km na godzinę były to okolice 5,5-6 litrów, a na autostradzie przy 140 km na godzinę zużycie rosło do 7,5-8 litrów. Pod kątem komfortu testowany Peugeot jest typowym przedstawicielem francuskiej motoryzacji w oldschoolowym stylu, może nie w 100%, ponieważ jego zawieszenie nie jest aż tak kanapowe jak w starszych francuskich autach i ma w sobie więcej sprężystości, dzięki czemu podczas normalnej jazdy przechyły nadwozia nie powodują dyskomfortu, ale i tak nierówności neutralizowane są w 3008 bardzo skutecznie i cicho, przez co nawet długa jazda po gorszej jakości drogach nie irytuje. Na poziom komfortu wpływają też superfotele, które oferują przyzwoite trzymanie w zakrętach, są miękkie i naprawdę wygodne. Ostatnim elementem, który zachęca do wygodnego i bezstresowego połykania kolejnych kilometrów, jest układ kierowniczy. Stawia on umiarkowany opór i w taki sam sposób można opisać jego czułość, dzięki czemu samochód nie wykonuje przez przypadek nerwowych ruchów, prowadzi się przewidywalnie i całkiem przyjemnie. Nie ma co oczekiwać po nim sportowych wrażeń z jazdy, ale ponieważ przedstawiany model nigdy takich aspiracji nie miał, to nie postrzegam tego jako wadę. 3008 ma być przede wszystkim bezpiecznym i pewnym w prowadzeniu na co dzień autem i ze swojego zadania wywiązuje się bez zarzutu. 3008 ma duże lusterka boczne, podobnie przednia szyba ma odpowiednie rozmiary, aby wszystko można było dobrze przez nią dostrzec, chociażby maskę, co ułatwia wyczucie przednich krańców nadwozia. Z widocznością na boki również nie jest źle, im bliżej tylnych części nadwozia się znajdujemy, tym z widocznością moim zdaniem jest gorzej, bo chociażby tylna szyba jest wysoko poprowadzona i też niezbyt duża, więc z radością przyjąłem obecność na pokładzie elektronicznych asystentów w postaci czujników parkowania z przodu i z tyłu, a także kamery cofania, która też ma tryb symulacji widoku tego, co znajduje się po bokach na podstawie ruchu samochodu. Niestety kamera ma mocno przeciętną jakość, najbardziej nie podoba mi się w niej kiepska częstotliwość odświeżania. Teraz czas na weryfikację manewrowalności w prawdziwym świecie, czyli w garażu wahacza. 3008 nie jest najmniejszym samochodem, więc podczas pokonywania dwóch ciasnych lewych zakrętów skupienie było wskazane, ale dzięki niezłej zwrotności i kształtom nadwozia obyło się bez problemów. Druga część próby to wjazd tyłem w miejsce postojowe wahacza. We wcześniejszej części testu komplementowałem sposób wykonania kierownicy, ale brak trzeciego ramienia ma też swoją ciemną stronę, która ujawnia się głównie w ciemnościach. Chodzi o to, że manewrując w takich warunkach jak u mnie w garażu, czasami ciężko jest się połapać, w jakim położeniu jest koło kierownicze, czy wróciło do pozycji 0, czy jest obrócone o 180 stopni. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki w zupełności wystarczający do komfortowego podróżowania zapas miejsca. Nad głową z ilością wolnej przestrzeni jest nie gorzej, ponieważ prostując się mam jej jeszcze tyle. Gdybym siedział w 3008 centralnie, to moje nogi nie byłyby przesadnie poszkodowane względem osób siedzących po bokach, ponieważ podłoga w drugim rzędzie siedzeń tego samochodu jest praktycznie płaska. Bagażnik testowanego Peugeota liczy 520 litrów pojemności i przestrzeń, którą oferuje, cechuje się regularnymi kształtami. Z praktycznych dodatków znaleźć można w tym kufrze gniazdko 12-woltowe, kieszenie takie symboliczne w nadkolach po obu stronach, a także uchwyty, których pociągnięcie pozwala w łatwy sposób złożyć oparcia tylnej kanapy. Pod podłogą w prezentowanym egzemplarzu znalazło się dojazdowe koło zapasowe.
Cennik Peugeota 3008 startuje od kwoty 89 900 zł, za którą otrzymać można bazową wersję Access i benzynowy silnik PureTech o mocy 130 koni mechanicznych. Testówka co prawda była przedstawicielem drugiej od dołu odmiany wyposażeniowej Active, ale nie przeszkodziło jej to kosztować o ponad 50 000 zł więcej niż podstawa, bo jej cena wynosiła dokładnie 141 600 zł. Spory udział w tej podwyżce miał silnik diesla i skrzynia automatyczna, bo z nimi na pokładzie Active kosztuje minimum 122 400 zł, a resztę kwoty dopłacić trzeba było chociażby za nawigację, dostęp bezkluczykowy, lakier metalik czy większe felgi. Łącznie za wspomniane 141 600 zł dostaje się samochód wyposażony bardzo dobrze, ale bez ekstrawagancji w postaci skóry czy panoramicznego dachu i osobiście jedyne, czego tak naprawdę brakowało mi na pokładzie testówki, to pełnych świateł LED. 3008 w testowanej konfiguracji to świetna propozycja dla osób, które poszukują SUV-a mającego ciekawie zaprojektowane zarówno nadwozie, jak i wnętrze, a także fanów komfortu, którym nie obce są dłuższe trasy, bo właśnie podczas wyjazdów poza miasto odprężający charakter testowanego Peugeota jest najbardziej odczuwalny i najbardziej można go docenić. W innych aspektach 3008 też dobrze sobie radzi, więc ogólnie mamy w jego przypadku do czynienia z naprawdę udanym, godnym polecenia SUV-em. I to wszystko, co przygotowałem o 3008. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Jeśli też nie ma, to tradycyjnie również zapraszam do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!